Survival Chaos po raz kolejny. Powiem wam, że ostatnio dobrze mi idzie w tego kurde Survival Chaosa i nie powiem, że nie. Dostawałem dobre rasy. Chaos oraz rogowie. Znaczy, tak, chaos albo ten. Orków dostawałem, chaosów. No to są dobre rasy, ale pokonywałem też, też dobre rasy. Chaos orków, zwykłych orków, trolle. Więc no. To już nie chcę. Zadowalę te seksowne kobiety, o których mówiłeś. No dobrze, no to będę. Ty jak się będziesz obrażał, to ten. Zylet wcześniej. Nie będzie wcale, jak jeszcze raz zrobisz jeszcze jedno konto, to nie będzie wcale. Dostaliśmy elfy, nas elfy, nie tak łatwo pokonać. Dobra, scenarius replaces tiny, replaces, Maya replaces tyrande. Reduce spell damage, archer druid, unit evasion by 5. Critical hit, co to jest? Co to jest? Mountain giant replaces defender. Nie wiem, czy to jest trzecia jednostka, to jest chimera replaces ten. 50% for hunters to dismount. Wow. Ja myślę ten. Ja myślałem też, żeby chimerki pójść sobie. Chimerki są naprawdę mega spoko. Próbujemy chyba chimerki zrobimy sobie, nie? Spróbuję chimerkami zagrać. Myślałem nad hunterskami, żeby one schodziły. No ale dobra, po lewej stronie mamy Dragunsa na Blood Elfach. Po prawej stronie mamy Undeadów. Tak, Undeadów, macie Undeady, a naprzeciwko na dole mamy Gobliny. To jest i Lilacariert. Pierdziele. Pierdziele. Let's go. Ogarniamy sobie tutaj ten. Co? Mam druidyzm. Druidyzm też mi jest całkiem spoko. Pom. Nagrywanie włączyłem? Tak, włączyłem nagrywanie, więc wszystko leci. Ale dobrze, że spojrzałem się na ekran, patrzcie. Teraz muszę zrobić tak i tutaj pomniejszyć, bo już niektórzy już dostali guli takiej, aż mi się po prostu gula tak podniosła, jak zobaczyli. Dobra, co on tu poszedł? Blood Knighty. Okej. To nie wiem, czy to nie jest jakaś specjalna jednostka przypadkiem. Te Blood Knighty to jest chyba specjalna jednostka z budynku. Więc, bo on tam ma tych takich tych. Dobra, czyli Blood Knighty poszedł sobie w inną jednosteczkę, oni są nieco mocniejsi. No ale dobra, na razie tutaj elfami sobie bardzo ładnie wjeżdżamy. Chimerki to jest bodajże level 2, nie, level 3. Z baraków level 3, więc to by się przyszło. O Boże. Z4. No, coś mi się tutaj zoomowało. Organizujemy sobie troszeczkę tutaj żłota. Pup, za mało złota. Za mało złota. I zastanawiam, gdzie by pójść najpierw, kurde, jak te Blood... Te Blood Knighty takie, to jest dodatkowa jednostka, ale taka trochę, kurde, powiem szczerze. Że tak to powiem, taka... Dobra, no powoli się gdzieś tutaj przebija do mnie, no to akurat ten. Transmorph, Archer i Hunter's Damage. To jest Armor. Dobra, pójdźmy sobie troszeczkę tutaj w atak od razu, żeby tutaj przypuszować i tyle. Tylko, że to koop, a nie PvP. No właśnie, kurde, jednak te gierki PvP są fajniejsze niż koopowe. Chociaż z drugiej strony coś się tam. Dobra, Maciejowi tu już wjeżdżamy. Tutaj widzę, że on też poszedł w atak. Patrzcie, nie powiedziałem, że badania zakończone w momencie, gdy badania się zakończyły. Czajcie? To już jest bardzo duży progres dla Nexusurka. Wow, blaster. To co, on poszedł ten? On poszedł prosto w środek od razu. Wow, on poszedł od razu do tego. Czyli on widzi, że nie ekonomka, tylko push na środek zrobił. Mądra decyzja. Widziałeś spellbreakera? Ale to jest u Blood Elfów, czy jak? O co chodzi? Zdecyduj się, buraku. Czytaj, nie mogłeś się zdecydować na klasę. O Jezu, było parę razy, oczywiście, że parę razy było coś takiego. Dobra, weźmy to i zwiększmy troszeczkę sobie jeszcze damage. Chociaż dobra, będzie ok. Wow, widzę, że wszyscy tutaj robią, kurde, taki wjaździk na środeczek. No to niezłe, no to niezłe. Zresztą upgrade'uje siebie? 2-1, dobra, poupgrade'ował się trochę mocniej. Pururum, pum, pum, pum. Dobra, tutaj przeżyjemy te parę sekund. Dobra.
Nie wiem, tu mi poatakuje. Modernizacja za kurczę. A poróbmy sobie ataku na maksa, a później będziemy kombinować. Za mało złota. Powiem wam, że tutaj nieźle. Nieźle im wiedziemy, powiem szczerze. Nieźle. A, zapomniałem powiedzieć o wyjściu z streama. Tak jest, moi drodzy, jeżeli jesteście ci w grze, wyłączcie absolutnie streama. Bo serio, jeżeli będziecie mnie fokusować, no to nie będzie miło. No Dragons tutaj powiem wam, że nieźle przycisnął środeczek. No to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, że on tak zrobił. No ale dobra. Robimy sobie chociaż jeden armor tutaj jeszcze i już sejwujemy na baraki level 2. Chyba, że ktoś robi naprawdę takiego bohaterskiego bohatera. Czekajcie, bo my będziemy mieli Cenariusa, Illidana i kogoś jeszcze? Nie Cenariusa, przepraszam. Nie, będziemy mieli Grove Keepera chyba jako support. Już nawet nie pamiętam. Wyłączcie stream, a potem Focus Texas. Fuck you. Teraz widzę, że się zupgrade'ował na mnie. Czyli tutaj trzeba będzie upgrade'ika zrobić. A ty cwaniaku, ty. No, niezły Maciej. No ale dobra, już teraz zobaczy, że zaczynamy dominować środeczek. Te hunterski są super. Hunterski są naprawdę mega fajne. Maciej has captured neutral building. No i wjechał, patrzcie, pokazał co tutaj umie. Mocny ten transmorf. No to nieźle, już się tu na mnie pofokusowali. Ma tutaj tylko 400 many, kurde. Chociaż nie, dobra, ta mana się zwiększa jak będzie mieć tego, to jest dobra, widzę, że 200 mana. Powiem wam, że grubo puszują. Trzy, dwa. No to grubo. Dobra. Dobra, ale środek tu już na razie ładnie trzymamy. Trochę przyjąłem na klatę, ale cóż, mówi się trudno. Druidyzm musimy walnąć, to regeneration, ta regeneracja nam się jeszcze przyda. Ubijałem na strzała, zaraz zobaczymy co z tymi. Zróbmy druidyzm i lecimy na
Tree of Life upgrade'ik. Jeszcze bounce trzeba będzie zrobić atak. O Jezu, bounce atak będzie tak fajny. Zobaczcie, że gold per minute mamy ładny. Ładny gold per minute na razie mamy. Troszkę żeśmy się bronili, powiem szczerze, ale... Ale cóż. Żmij lodowy? To co on zrobił tutaj, kurde, level 3 barak na mnie? Ale focus streamer leci. Focus streamer, patrzcie na to. No kurwa. A, ktoś chce mnie zabić, tutaj widzę. Somebody wants me dead? Masz przerąbane, no wiem. Level 3 baraki, fajnie, nie? Tylko, że tak trochę... Ja pierdziele, co on tutaj robi? O, wow, przecież to jest śmierć totalna dla mnie. Bazę muszę level 3 zrobić totalnie, muszę. Bo bez bazy level 3 nie mam umiejętności tej tutaj, żeby Starfallem to odepchnąć, bo tutaj... Holy shit! Forsakeni chcą spalić moje drzewo! Powiem wam tak, jak na razie mam wrażenie, jakby wszyscy się po prostu kurwa na mnie uwzięli. Ten mid zrobiony na 3, ten tutaj zrobiony na 3. Powiem wam, że grubo. Ja pizgam. Holy shit! Wow, jaki Forsaken rush, kurde. Nie, kurwa nie, no ja pierdolę! Totalny push! A tak to najlepszego, no. To mnie wzięli to ostro, kurde, pod włos, powiem szczerze. Ja to ja mam już GG w zasadzie, to jest mam GG. Sfokusowali mnie mocno. O, shit, nie miałem szans nawet cokolwiek zrobić. Ja pierdolę. Ostatni też miałeś mieć GG, ale to jest GG, to jest totalny GG. Poszedł z żmiję lodowej i od razu upgrade'ował wszystko na mnie. Dobra, no taką miałem taktykę, no dobrze zagrał. Kurwa, no. Ej, mogłem jednak pójść może w ten barak trzeci. Chociaż nie miałbym tego, Starfalla. Nie, no teraz to już jest, kurde, GG, GGerino. Tutaj bounce attack przede wszystkim. Summon Treantów by się przydał też teoretycznie, Summon Transmorph. To jest Archer Damage. Teraz Healing Wave. Mamy jeszcze te Forces of Nature.
Szybka gra. Kto puszuje plus 3 w ten 12 minucie? Znaczy, dziwię się tak naprawdę, że on tutaj ten goblin go nie zjadł. Przecież jeżeli on ma tutaj level 3, to on nie ma w ogóle nic tutaj porobionego tego. Tu ani, no masakra. Zobaczcie, że on na środek nie ma zupgrade'owany. Dół też zupgrade'owanego nie może mieć jakoś tak mega mocno. Dziwne. Jestem gotowy. No, na razie Jarod idzie. Kalimdor musi zostać podpalony. Dobra, pójdźmy supportować. Może nie umarły, zaraz umrze. No jeżeli goblin się w niego nie wpierdoli, to ja mam przerąbane. I to jest fakt, ale może mają pakt o nieagresji, kurde. To nieźle mnie tutaj zrobił, kurwa. Na razie tu idzie jeszcze bohater, Jarod, więc jest na razie w miarę spokojnie. Trochę jednostek też tam poszło. Bounce attack byłby fajny jeszcze. Evasion. To są trucizny. Zobaczymy, ile ten bounce attack. Ten bounce attack trzeba sfokusować, moim zdaniem. Jest tak mocne. Leczonko. To opuści bohatera jak nic, więc będziemy mieli w sumie priesteskę. Kalta Starfighter. No na razie mam jeszcze spokój. Za mało złota. Na razie mam jeszcze spokój tutaj. A on też zaraz puści bohatera. Nie wiem, czy idź spać. Idź spać, dobranoc. Ajajajaj. Na level 8. A tutaj będziemy ładnie tego mida na razie zjadać, no ale co z tego, jak kurwa baraku nie mam. Fuck! O Boże. Może mały koktajl? Może mały koktajl? W imię króla Lisza. No i poszedł w imię króla Kutasa. Tu już mi wyrżnął i teraz tutaj się kurde pojawia, zobaczcie. Ja pierdzielę! No to teraz idzie tu Keltu za... Kurde, koniec! Przegrałem! Założę się, że oni mają tam baraki na siebie. O nie! O nie! Ale GG! Tego, że nie miałeś Malfuriona. No Malfurion to tutaj idzie dopiero, no on też puści boka teraz. Level 3 barak, ja pierdolę.
Czy on tu ma barak 4? Ja pierdolę! Jaki fokus streamer, koniec, nie gram z wami. O nie. Ta zniewaga krwi wymaga, ja pierdzielę, masakra. Nie, ja jestem ciekaw, co tutaj jest, wiecie? Ja chcę zobaczyć to tutaj. Szkoda, że nie mogłem podejść bliżej, zobaczę. Tu by były, kurwa, baraki level 1, to był taki bias, as się. God damn it. Boże, zamieniam się w ninja. Everybody stream sniping, not me, no like this. No to jest to Sky Fortress. Skąd to się wyjął jakiś Team Fortress, kurde, tutaj? Och, Boże. Czy jak wyjdzie Warcraft 3, że Forge, to nagrasz kampanię na YouTube? Możliwe, że nagram, ale zobaczymy jeszcze. No Boże, jeden żmi przy mnie tutaj. Zapgrynijmy tutaj tego Ancient of War'a na chociaż tamtą. Te chimerki są mocne, ale... Serio, dopóki tu się nie tego, nie zrobi coś, coś... Zginął bohater ze zbliżonej armii. Jared zginął, no nie mam tutaj bohatera. Dobra, wiecie co, puścimy tutaj... Masz 10 sekund. Bohaterkę na środek. No chyba, że czekaj, bo tutaj Randę puściłem, Malfurion może tam pójść, tutaj... Dobra, dobra, to będzie dobra rotacja. To przez lagi, jak nic. Ja mnie zestompował, strasznie, strasznie stąpił. Te żmije lodu są dobre. Puścimy Jarodzika tutaj, żeby walczył. Tu puścimy Malfuriona. Niech podejdą. Jebane barierki. Nie mam nawet many, żeby cokolwiek zrobić. Come on! Come on, to 50 many chyba kosztuje tylko. Dobra, jest, dobra. Dobra, te jednostki tutaj są. Na części jednostek jest spoko. Naprawmy baraczki. Okej, okay, miejmy nadzieję, że ten Jarod tam pociągnie jeszcze tego. Powiem tak.
Musimy tutaj zbudować, kurde, level 3, żeby w razie czego móc tego. Ej, oni sobie jeszcze nic nie zniszczyli. O Jezu, drogi. Dada, Jaro to ratuje sytuację. Jaki bohater tu idzie? To Lortemar. Fuck you, Lortemar. Fuck you, Lortemar. Zagryz ją kiedyś w Team Fortress 1. Down, 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 down. O Jezu, tu nawet Arthas spierdol dostaje od nas. Iście. Kalimdor musi zostać ocalony za każdą cenę. Istnieje jego bohater. Bo nie widzę tego jego bohatera. A, tu jest, tu jest, tu jest. Gin, ty pierprzony Lortemarze! Dobra, jest, udało się. Co to jest ten Sky Fortress? What the fuck? Skąd on to bierze? Że to znaczy, tak pewnie, to znaczy nie. Kurde, Team Fortress... Nie grałem wieki. Boże, ja mam 3 armora, nie no, trzeba przypuszczać armor, bo widzę, że naprawdę. No i zaraz bohater będzie i cyk, czekam na bohatera. Lost left barracks. Stracił lewe baraki ten tutaj. Od tego. Dobra. Chwała place. No jest i Arthas level 8. Zajebiście. Ale mamy tajniego w razie czego. Chociaż jeszcze tyle. Boże, jak to zapolikowane rzeczy. Teronda, my love! Wszystko robimy. Badania zakończone. No, weźmy te krytyka z tego. No, Jarod zginął. Malfurion zaraz też zginie. No, jakoś będziemy się bronić, kurde. Badania zakończone. Dlaczego rasa, która pokonała Archimonda, poddała się jakiś pladze? Bo poszły we Frostwyrmy. No to nie, no patrzcie, ja mam 5500 z gold from mid. No ale co z tego, jak ja baraków nie mam? Muszę tajniego puścić, wiecie? Chwała pladze. Kalimdor musi zostać ocalony za wszelką cenę. Badania na tym spłukami głosu Elun.
Dobra, ta armia pójdzie. Ta armia już pójdzie tam na prawą linię, więc zajebiście. Wstydźcie, armia zimowych gołębi. Dobra, tylko niech to pójdzie już tą linią. Niech to idzie już tą linią. Go, 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 go. Yes! Dobra! Dobra! Kurwa! 5, 4, 3, 2. Dobrze. Nie wygląda to zbyt dobrze. Okej, dobra. Pieprzony liść to jeszcze jakiś głupi. No i teraz mam to przerąbane. Zastanawiam się, czy tu puścić tego tajnego. Jolo. Do tej pory mam nadzieję, że ten dęcer się tu pojawi. Jestem gotowy. Gdzieś go muszę puścić, no. Gdzieś go muszę puścić. Ci dwaj bohaterowie to ładnie przytrzymują. A Jarod musi zostać, jak chcemy tutaj coś defendować. Dajmy tutaj to. Dajmy jeszcze armor, zróbmy. Jutro o 13, ale co o 13? Ja wstaję jutro o 13. Ło, ten to pośpi. Ten to sobie pośpi, kurde. Tyrandę puścimy, będzie dobrze. Dwóch bohaterów wziąłem i się wyjechało. Ale dobra, puścimy dwóch bohaterów tutaj. Myślę, że będzie dobre. Dobra, Train Priestess. Ten budynek tutaj, powiem wam, że ma przerąbane. Muszę go właśnie leczyć trochę. Ale to jest wszystko, co mogę tutaj zrobić, więc... Jolo. Spróbujmy tych Treantów tutaj. Chociaż nie, widzę, że już tu już idą jednostki. Dobra. Trzeba będzie puścić Jaroda i tutaj puścić tą. Czy może... Arktruida. Dobra, jolo.
No, trzymajmy, trzymajmy tutaj. Dobra. Puścił Lord Temara. Pierdolą, zawsze ma gotowego tutaj to wszystko. Na mnie. Go research, go research, boys. Na górze Nexus, Survival jest grany, jesteś streamerem, więc będziesz jebany. Oh my god! Mój krawat skrywa granat. Pewnie puścił go na środek. KPL i tak zobaczysz, jest rżnięty jak chce. Ja nawet nie mam co brać, kurde. No mogę research ultimate weapon, żeby zobaczyć co tam się dzieje, ale na razie wiecie co, ultimate weapon tak czy siak nie użyję. Ja nie mam many po prostu, totalnie nie mam many. No chyba maybe baby, że zrobimy coś takiego. Zabił mi Tiny'ego. He killed Tiny! You bastard! O Jezu, ja tu muszę kurde tyle upgrade'ów jeszcze porobić, tak czy siak. O, tu się leją, patrzcie. Ostro, ostro, nie powiem, że nie. Jak tam wyglądamy z damage'em? Dobra, 7-7. Jeszcze rushować to i może nam się uda coś tu zrobić. Dobra, tu idzie zajebista armia na niego. Ale tu idzie na mnie zajebista armia! Uff! Uff! Kalimdor musi zostać ocalony za wszelką cenę.
Ostateczna bitwa o Teldrassil. Save boys. Wybronił to? Wybronił. Roko! Cichuteńko, Roko. Shut up! I know what I'm doing! Rozbiór! Rozbiored! Rozbiorated! Smakujcie moich ognistych mikstur! To jest mój last push, powiem wam szczerze. Jeden z last pushów to jest, moi drodzy. Jak nic. Dawaj, jest! No ten barak ma po prostu zero życia! Kurwa, nie! Badania zakończone. Dajesz!
Wiem, widzę dół, tutaj to jest nieprzyjemne. Ale jak zniszczą fortecę, to wszystko zniknie. A tutaj to są dwaj bohaterowie i patrzcie, ja to kontruję Jarodem. Mam Jaroda i Arndruida, spoko. Easy. Oj, Intula puścił gnój, kurde. Kurde, te jednostki poszły umrzeć po prostu. To ta cała armia idzie umrzeć jak debile. Jak zniszczy się forteca, to on wszystko zabije. Ale mamy Tajniego i kurde, ten Intul u niego prawie że nie żyje. Pierdole, wiecie co? No coś nie, dobra, grajmy rozważnie, jak surpy, graj upgrade'y. Starałem się, bo to trzeba będzie wybronić jeszcze, dobra, to już prawie nie żyje. Atak bota też kurde rozjebiemy jemu. Intul zaraz też kurde jebnie. Chociaż on się nastakuje trochę, kurde. Czy co, zagrajmy Tajniego. Niech Tajni tam idzie, a my tu się wybronimy spokojnie. Bo tu jeszcze idą dwaj bohaterowie, będzie dobrze. Nie możemy tego Intula tutaj, wiecie? Ten Intul, żeby nie wbijał żadnego levela. Ta Lady Ledrinka, spoko. Intul, rozjebiemy go i będzie dobrze. Atak bot broni nieumarłych, no właśnie tak patrzę. Itemy da się kupować. Wow, da się item kupować w WoWie? Niemożliwe. Badania zakończone. Teoretycznie dopóki jest ten środkowy barak, ten tutaj, to te jednostki będą szły naprzód. Czyli do niego będą szły tutaj. Zajebiście. Ma dwóch, on ma tu Lord Temara, Lady Liadryn i ten. Jezu, tutaj nie walczy z trzema bohaterami. Jeb, jednego skasował. Drugiego Lord Temara też już kasuje Intula. Ja pierdzielę, jeden Tajni versus trzy bohaterowie. Kto wygra? Nice. Powiem sobie ten czat, kurde. Ja to tam czytałem tylko w pół rzeczy, kurde, połowę rzeczy. Bardzo, bardzo podekscytowane groma, nie? Oh my god, nice. Ta gra. Gra na dwa baraki, ja pierdolę. Wow, ale GG, holy shit. Zginął bohater ze sprzymierzonej armii. Wow, ale GG.
Jarrod wziął i się wywalił. No wow. Wszystkie baraki, jaką to potrzebne? Manę mi zabiera, co za kutas. A se kurwa, bierz tą manę, stary. Bierz ile wlezie, się zachłyśnij nie mgnają. Badania zakończone. In the name of Sanarius. Nie idzie. Oh, moi drodzy, GG, zajebista giera, ale że, ja powiem wam, chciałem zrobić, zagrać jeszcze jedną gierkę tylko po to, żeby powtórzyć jeszcze raz, żeby, bo myślałem, że przegram od razu, ja już byłem przegrany na początku. No, Galio puścił, no ale tutaj to Galio, znaczy Galio nie pomoże się, stary. Galio ci, stary, teraz nie pomoże. Chyba, że będzie Galio push taki totalny. Wow, 7 level ma. Jeszcze te tajni, kurde. Dobra, walcie tam, elo. Napierdzielajcie. Jeb, tajni się odwrócił. Jebnął barak elo. Teraz skasowane, moi drodzy. I teraz cała armia idzie. O, nice. O, nice. To ja już pójdę. Taka mała armia tu przyszła. Teraz przyjdzie zaraz niespodzianka, powiem wam. Tylko to muszę rozpieprzyć. Galio to trzeba tu powstrzymać tylko. Na tyle długo. Jak te jednostki tu... A dobra, nieważne. Dobra. So, idą normalnie. Dobra. Zobaczmy upgrade'y. Ja mam 54, Maciej ma 39. No to nie, no to już jest poupgrade'owane. Jezu, jaki sznur tu idzie, zobacz jaki korowód. Jezu, tu o, Tyrande na 8 poziomie prawie rozpieprzyła całe Galio na 9. Wraz z armią sobie tutaj ten... Popieprzone. GG. No pizga jak głupia, pojebana. To już jest chyba Tyrande po tym. Dobra, to już... Może już sobie ten... Maciej has left the game! Haha! Maciej has left the game, moi drodzy. Maciej has left the fucking game. Nie stracę Teldrassilu do końca! Uuuu, patrzcie co się dzieje! Yeah. GG! GG! Wow! Jezu, 90 tysięcy total gold. Gold per minute 1667. Unit skilled, zabiłem 3417. Za mną 2600. Ja pierdolę. Units bought. Ten tutaj wygrał. We wszystkich kategoriach jestem prawie że najlepszy. Ja pierdzielę. Dobra giereczka, zajebista giereczka. To była dobra giereczka, dobra.